dyskusji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa, porządek obrad, który Państwo otrzymają w pierwotnym dokumencie, obejmował trzy projekty uchwał. Przed sesją zostały dołączone następne projekty i proponuję wprowadzenie ich do porządku, uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty. 3.1.2 w sprawie korekty planu finansowego wydatków dzielnicy 9 Łagiewniki Borek Fałęcki na rok 2012. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, Marek. Nie. Jeszcze raz proszę. Proszę jeszcze raz, bo są kłopoty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Punkt numer 3.1.3 w sprawie rezygnacji radnego Wiesława Ekerta z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek Fałęcki. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punkt został przyjęty jednogłośnie. Punkt 3.1.4 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek Fałęcki. Kto oczywiście kandydaturę pana radnego Wiesława Ekerta. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku? Liczę. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że został ten projekt uchwały przyjęty jednogłośnie do porządku obrad. Punkt 3.1.5 w sprawie korekty listy rankingowej potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu dzielnicy 9 na rok 2012. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Punkt 3.1.6 w sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady Dzielnicy 9 na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Następny punkt to są projekty uchwał przygotowane przez Komisję Rady. W punkcie 3.2.3 w sprawie opinii dotyczącej kandydatury pani Danuty Kleszowskiej zgłoszonej do małopolskiego plebiscytu poza stereotypem senior roku 2011. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony jednomyślnie. W związku z tym, że Rada zgodziła się na wprowadzenie wszystkich punktów, przedstawiam pod głosowanie rozszerzony porządek, uzupełniony porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem całego porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.